Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Gdzie idziemy? Idziemy oczywiście do Last Station, to jest jedna z naszych podstawowych rzeczy, którą mamy zamiar zrobić, ponieważ chyba nic innego nam nie pozostało. Co się ostatnio działo, jak dobrze pamiętam, to chyba pokonaliśmy tego gościa, Ganasze, jakoś tak się gość nazywał, chyba, jak dobrze pamiętam, sposób wypowiedzi jego imienia. Co więcej, sprawdziłem jedną rzecz dotyczącą Kay. Mianowicie, chodzi mi dokładnie o jej głos. Niestety, naprawdę niestety, nie znalazłem rozwiązania na to, by go przyciszyć jakoś inaczej. Pewnie jest to gdzieś, musiałbym grzebać w kodzie gry, a to nie umiem. Na wątkach Steam niestety nigdzie się coś takiego nie pojawiało. Od 2018 są próby zgłaszania tego jako bug, ale nie zostało to ostatecznie naprawione. To troszeczkę boli. Ale mam nadzieję, że to jakoś przeżyjemy. Może ktoś nam się lepszy trafi potem zamiast Kay. Oj, przepraszam. A może po prostu jakieś lepsze itemy znajdziemy, które będą przeznaczone dla pozostałych dziewczyn, ponieważ pamiętajcie, że one też levelują, nawet jeśli ich nie używamy, więc możliwe, że Kay po prostu pójdzie w odstawkę. Dobra, lecimy do Station. アブニールに権威を奪われた今の状態で正体を明かしても、みんなを不安にさせるだけだわ。だから、もう少し自分なりに頑張ってみてから正体を明かすことにするわ。何か作戦でもあるです? Ciekawe podejście, to jest Noiru, że najpierw chce jakby odzyskać swoją potęgę, chce wrócić do, że tak powiem, sił, jeśli mogę tak ująć. Dopiero potem chce się jakby pokazać potem ludziom, co jest sensowne, ponieważ ludzie, jeśli zobaczą, że jest, że ich dowódca, że tak powiem, czy przywódca, czy ktokolwiek, tak, jest w po prostu słabym stanie, to zaczynają się martwić. Hashtag Korea Północna. Przepraszam, ale naprawdę oni tam, gdy Kim Jong-un w ogóle były podejrzenie, że on popadł w alkoholizm, nie wiem, czy on w końcu wyszedł, czy nie wyszedł, bo on siedział chyba tydzień w swoim mieszkaniu i nie wychodził w ogóle do ludzi, gdzie ludzie zaczęli rzeczywiście martwić tam, znaczy no, Korea Północna, tak? Jakby tam jest zupełnie inna mentalność. Ale wiecie, o co mi chodzi? Jeśli po prostu coś się dzieje niedobrego w rządzie, to też ludzie się martwią, bo jednak to są ludzie, którzy są przedstawicielami ogółu, czy całego społeczeństwa i jeśli coś tam nie gra, to no społeczeństwo ma powody, by się martwić, tak? Czyli jeśli są tam jakieś łamane zasady. Dobra, lecimy dalej. Bez gadania o polityce. ラステーションの女神ブラックハート様は立派ね。様付けなんていいわ。今まで通りノワールとして接してちょうだい。その方が私も嬉しいわ。ちょっと緊張しますが、分かったです。そんなノワールに引き換え、ネプコといえば。 O, wajfka. Nępu jeszcze śpi? Po tej transformacji całej? No w sumie patrząc w porównaniu do Noiru, ona się w ostatnim, powiedzmy w ciągu ostatniego dnia transformowała dużo, dużo częściej i dużo więcej czasu i energii straciła na to, tak? Więc jestem w stanie zrozumieć, że może być trochę bardziej zmęczona, zakładając, że rzeczywiście te transformacje aż tak bardzo męczą. ちょっと邪魔するよ。シアンさんです。 もう工場の方はいいんですか？ああ、お前らのおかげでだいぶ片付いたから、あとは明日だ。正直なところ、工場はどうなの？もう完全お手上げ状態。もうほとんどがぐちゃぐちゃに壊されてたよ。Słyszycie, że Noiru wyłoży sama ze skarbca, że tak powiem, pieniądze na to, żeby Xian mogła odbudować fabrykę. Jestem ciekaw, czy to też jest jakieś na przykład nawiązanie do czegoś w stylu, że fabryki, bo wybaczcie, kilka lat temu była sytuacja, gdzie fabryki kart graficznych bodajże, gdzieś, nie wiem, czy to była na Tajlandii, czy w Japonii, zostały zalane i wtedy strasznie poszły w górę ceny kart graficznych. Nie mówię tutaj o tym, co się działo z Bitcoinem i z koparkami, bo to nie ta w ogóle sprawa. Mówię o tym, jak zalało po prostu te fabryki. I jestem ciekaw, czy to właśnie z tą Xian jest to jakieś nawiązanie do jakiegoś innego takiego wydarzenia. Wybaczcie, ja lubię szukać, tak jak mówię, głębszego sensu w tym wszystkim, co się dzieje. Co to? Czy to? Czy to?
起こしてすまない。ヨンサクルエブナ、おいえず、ピンクネ。それで、あなたはどうするの？博覧会に向けて武器を改良するにも、肝心の工場があの状態だからな。と、はい、セバシャン。となると、私たちの仕事も当分はなくなるわね。すまないな。To będziemy mieli pracę, tak? Nadal możemy się podjąć jakichś innych zadań, na przykład z gildii, albo poszukać czegoś innego. Tym bardziej, że teraz mamy Blackheart po swojej stronie, tak? Jakby one już o tym wiedzą wszystkie, więc... możemy wykorzystać jakoś to wszystko, albo na przykład pomóc jej nadal niszczyć Avenir, tak? Czy... Avenir, albo Avenir... O Jezu, znowu zapominam, jak one to wypowiadają, to jest najgorsze. Ja naprawdę nie umiem wymowy japońską, przepraszam. Nara. 私たちは一旦プラネトゥーノに帰ろうかしら。あ、ブラスンド、ブラスンドプラネプチューン？あ、プラヴェ？próbuję zrozumieć dlaczego。これ nie ogarniam。だ、może to zostanie wytłumaczone zaraz。そうですね。お仕事もなく、鍵のかけらの手がかりもないんじゃ、仕方がないです。OK、dobra、niech im będzie。Niech będzie jak chcą。そういうわけだから。預かっていた武器は返すね。博覧会が近くなったら寄ってくれよ。その時にまた武器のモニターをお前たちに頼みたい。それなら大歓迎だよ。その時は立派になったシアンの工場も見せてね。そのボンプロに。お、言ってくれるじゃないかこいつ。元通りの工場に戻してやるから楽しみにしとけよ。いや、そのボンプロに、ダイチミのボンプロに、今マシュレピエンズ。Jest dobra, dobra, to musiało być głupie. I to, żeby to było tyle, czy gdzieś indziej się teraz spotkamy? Nie, nadal mam w PlayStation jakiś event, ej, to jest ciekawe. Może to będzie event związany z przejściem jakby granicznym, że tak powiem, bo tutaj na pewno jest jakieś przejście graniczne, tak? To są te wszystkie, nie chcę być bazylikomy, ale... Te windy podniebne, ojejku, teraz nie pamiętam jak one się nazywały. A ja chcę sprawdzić jedną rzecz w sklepie. Ja mam 33... Ej! Mamy więcej niż się spodziewałem, ale... 33 tysiące, szczerze mówiąc, tak na niewiele nam pozwolą. Patrząc na ceny broni. Nie wiem, czy to widzicie, ale zobaczcie. To jest 90 tysięcy, tak? Za tyle najgorszą tej rzecz, że tak powiem. Chociaż te detale, no powiem wam szczerze, całkiem niezłą robotę robią. Tutaj, w dużym stopniu. Tylko dla... Aha, okej, okay. I teraz jakby widzę już... Jaka broń jest dla kogo? A, i też jest to napisane u góry. Ojejku, jestem głupi. Znaczy, to nie jest nic dziwnego, tak? Ale ojejku, dopiero teraz ogarnąłem, że to jest rzeczywiście napisane, dla kogo jest dana broń. Znaczy, ale zapomniałem o tym totalnie. To jest pokazane, że wszystkie te mogą być przez te dziewczyny zakładane. Pierścienia. Czy mamy tutaj jakieś dodatkowe ornamenty, tak? Jak patrzę, to średnio jest coś do wyboru. Ten soul bracket jest całkiem interesujący. Nawet. Dobra, ale może się teraz nie będę tym skupiał. A to te. Są też te, ojejku, przypinki. Spinki na włosy. O właśnie, spinki, to było słowo, którego wtedy zapomniałem. Które też dają bonusy. Zobaczcie, to jest zabawne. Ta bonbon kosztuje 1000, a... Przepraszam, bonbon kosztuje 10 tysięcy, a smile heart pin kosztuje 1000, a oba dają tyle samo, czyli strength na plus. Więc ja kupię ten smile heart pin. Tylko Nepu go możesz założyć oczywiście, jak widać. A on trochę tutaj daje. Ta reszta widzę, że nic, żadnych bonusów nam tutaj nie wrzuci. Ale widzę, że mogę, część z nich może założyć na przykład kompa, część z nich może założyć również i Iwka. A aktualnie mam tyle kasy, że mógł sobie tak na byle co wydawać. O, i są, widzę, że również elementy stroju, które mogą założyć albo Nepu i Nuaru. Okej, okay. Wybaczcie, musiałem się sobie tutaj na tym troszkę, nad tym troszkę pomyśleć i popatrzeć na to. W porządku. Okej, okay, tylko teraz tak, ja muszę wyekwipować oczywiście i tak Nepce. Nepu, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, ekwipunek. Nepu, nie chcę ci dać Wooden Sworda, tylko Hunting Sword, bo ten dostaniesz ten swój wielki miecz. I Smile Heartprint. Wolałem jej ściski, no ale, w sensie krzyżaki, ale no jak to ma jej dawać bonusy, to... Kappa. A co jeszcze mamy? Nie mamy tutaj na procesor nic przypadkiem, bo wydawało mi się, że tutaj są jakieś rzeczy. Ej, te... O Boże, czy to są te buty?
O Boże, o Boże, jakie to jest paskudne, bo one są, to są buty z tektury. O Boże. I to jest złe, ale daje nam tyle bonusów, że aż boli. Okej, akurat to zostawiam sobie takie, jakie jest. Mamy tylko dwie rzeczy, nie mamy trzy rzeczy. Z jejku, jak się nazywa? Z tektury właśnie. Pytanie, czy Blackheart ma coś ciekawego, co można jej wymienić, bo to też jest ważne. Niespecjalnie, szczerze mówiąc. Jakoś nie daje mi to aż taki bonus, żebym chciał to zrobić. Dobra, w takim razie jedynie Hnepu będzie miała te paskudne buty z tektury, o nie, najgorzej. Się z tego śmieję, bo to jest tak głupie. Dobra, lecimy już z historią, moi drodzy, dalej. No nie mów Noaru, że nie idziesz. No ja pierdzielę, jeszcze stracę teraz człowieka, znaczy członka drużyny. ネプちゃんって呼んでくれてもいいよ。ネピ、おいえ。呼ばないわよ。それに呼ぶわけないでしょ。うろち、страшно うろち。あの時あなたは寝ていたから聞いていなかったでしょうけど。あなたたちが鍵のかけらを集めているように、私もこの国でやらなければいけないことがあるのよ。ワンジェポニヒムズイスティンポムツ。せっかくのワルトともだちになれたと思ったんだけどな。ネプネプ。 Znaczy ja uważam, że w ogóle powinno być tak, że teraz powinniśmy móc jej pomóc i przy okazji byśmy szukali tego fragmentu klucza, tak? Znaczy tego key fragment, tak? No, jakby to byłoby dla mnie najbardziej logiczne z perspektywy growej, gameplayowej. Przecież jakbyśmy to robili, to mamy większą szansę, że go znajdziemy i przy okazji pomożemy Noaru, tak? I na pewno coś nam też zapłaci, no jednak jest CPU, tak? Jest zarządcą tego miasta, że tak powiem. A, それ to Neptune. 自分が女神だってこと、あまり公表しない方がいいわよ。他の国がどうかわからないけど、どの国もラステーション程ではないにしろ、問題を抱えているって聞いてるわ。 Wszędzie są potwory, oczywiście. そうね。 自らトラブルの原因にはなりたくないし、当分は女神であることは隠しておきましょう。もう、そんなの分かってるよ。Press X to doubt. Wow. Zderpiłem. Oh no. O nie, jaki derp, o nie. Ja chciałem sobie zażartować, że press X to doubt, a X przerzuca wszystkie rozmowy. Dobra, moi drodzy, ja to zaraz cofnę. I widzimy się za momencik. Dobra, moi drodzy, wracamy. Już teraz nie doubtuję, bo nie wiedziałem o tym, że X nawet że X skipuje. Mówię, że można wrzucić auto, ale ja też auto nie wrzucam, dlatego że lubię sobie czasem na przykład pogadać pomiędzy niektórymi rzeczami. Z niektórymi wypowiedziami bohaterek, więc stąd też właśnie dlatego na przykład czasem mogę przekręcić za szybko, czasem za wolno, ale tak jak mówię, na auto jakbym jechał, to bym się na przykład w ogóle już nie mógł wypowiedzieć. Nepu, jesteś głupia. I znowu traktowanie Iwki jako osoby, która powinna siedzieć na ławce albo na backstage'u. Ajehu, konna party de daijoubu? Daijoubu yo, mondai nai wa. Tee iitai tokoro dakedo, fuan shika nai wa. Biedna Iwka. No i Noaru niestety odeszła. Jak widać, nie dużo przeskipowałem, ale i tak wolę jednak to wszystko pokazać, tak? Bo... Co bym był za gameplayerem wtedy? Ja bym tak skipował wszystkie dialogi, to nie Gothic. Kappa, to taki derp powinien wejść. Wiem, że w Gothicu też nie pomijam dialogu. Zazwyczaj. Nie wiedziałem, że kompa ma gry, nie widać ich nigdzie tutaj. Chyba, że to są... O, okej, okay. Tutaj jakby zasłaniem. O, widzicie? Tutaj. Tu mogą być właśnie gry.
Więc zakładam, że to mogą być właśnie one. Chociaż mnie to bardziej wygląda jak planszówki. A nic na pudełkach nie rozpoznaję. Nani, Shinshou, Sousou, darake kitteru no yo. O jest. Nani kitteru no sa, Ai-chan. Last station de mecha hatarayta nda kara. Skusu kurai darakete mo ii to mon da yo ne. I w tym momencie, moi drodzy, trafiamy jak na filler w anime. Trochę tak, wydaje mi się, że teraz będzie taki typowy zapychacz, gdzie będą się kłóciły o to, czy już powinien wejść nowy chapter, czy nie, przez jakieś dobre 10 minut. Biedna Iwka, ja jej naprawdę bardzo współczuję. Biedna kobieta. Niep, niep! Kianiu prin dekita desu yo! Matte, master! Kianiu prin! Jakby to facet robił ten prin, to bym wiedział, że jest z miłością. Przepraszam. Włączył mi się tryb głupiego lipka. Ale w sumie ona jest CPU, więc... Czym były morsels? Nie mam pojęcia. Pyszności? Może to oznaczać pyszności, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Jakby z perspektywy tego, co jest tutaj napisane. Nie, nie są to morele. Morele są chyba inaczej. Więc nie mam, że pewien, że są inaczej. Kolejne słowo, którego nie znam, czyli Peril. Dobra, Gromi i tak mi to wypisze, mam nadzieję, więc... Trzymam kciuki, Gromirze. O, to będzie chyba nowy wpis w takim razie na blogu tej, Noiru. Megami-sama, ty blogu jatten no? Yappa Noiru mo? Megami-sama, minna ga minna jatteiru wake ja nai wa. Watashi ga shiru kagiri, blogu o jatteiru no wa, Green Box no Megami, Green Heart-sama dake ne. Co? No nie masz pewien, że przeczytałem ostatnim razem wpis tej, wpis Noiru. あんた、なかなかえぐいわね。でさ、そのグリーンハート様って、ブログにはどんなこと書いてるの?やっぱ、何行も開業を挟んだ痛々しい短文ポエムとか、一行だけのTwitterでやれ的な内容だったり?ちょっと仕事がねえじゃん。大陸を守護する女神様が、そんな中二をこじらせたようなブログをやってるわけないでしょ。 ネブ部たくずろびは。へえ、どれどれ。最近リンボックスでもモンスターの被害が広がっています。国民の皆様もくれぐれも注意を。え?グリーンハート様はあんたみたいなチャランポランとは違うのよ。ほら、携帯返しなさい。 Jak to sobie śmieszkuje z języka angielskiego, a to dlatego, że są niektóre słowa, które są bardzo podobne językowo, a znaczą zupełnie co innego. I gofer to nie znaczy, że nie jest takim goferem jak ty. Naprawdę nie wiem, co mój mózg mi czasem podpowiada i takie gofer, tak, na pewno to znaczy gofer. I wiem, co znaczy gofer, ale chodzi o to, że po prostu czasem, wiecie, tak się czyta i takie, o, może by to zmienić na takie gofer i... Prawie jak ten tekst w demie remake'a Gothica, że niektórzy ludzie nawet nie mają pochwy, że mało kto ma pochwę tam i to było takie, to jest taki leniesz połączony ze śmiechem, tak? Tutaj mamy sam śmiech. Albo facepalm ewentualnie, jakby ktoś już był naprawdę zażenowany moim poziomem żartu. Ojcze, mate!
隠しリンクがあるよ。何バカなこと言ってるのよ。そんなものあるわけ。あった。わお、wnioskowo one ma rację. O nie, tak się nie robi. Znaczy teraz mam powiem pewną historię. Ponieważ ktoś ogólnie zaczął rozklejać kody QR po przystankach gdzieś tam w Polsce, w Malborku bodajże. I jedna pewna osoba, z którą akurat sobie tam pisałem, zaczęła skanować jeden z tych kodów QR. Tego się nie robi, moi drodzy, powiem wam tyle. Tego się po prostu nie robi. Nie róbcie tego. Dla własnego bezpieczeństwa i tak samo nie klika się w randomowe linki. Szczególnie u mnie na shitpoście na Discordzie. Hashtag dobra reklama, tak? To wcale nie jest reklama. Hashtag pozdrawiam, jeśli ktoś wie, do czego to było nawiązanie. A co to niepko? Watakushi no kakushi page ni yōkoso. Koko wa watakushi no private no nikki o kaite iku page desu wa. Datte... Myślisz, że CPU wrzucałaby jakieś śmieciowe posty? Witam na mojej ukrytej stronie. Będę tutaj umieszczała mój prywatny dziennik. Czy też nie dziennik, tylko pamiętnik. Greenheart-sama no private nikki desu te? Dame yo, Nepko! Megami-sama no private o nozoki miru nante ikenai wa? Ale w sumie ona udostępniła ten link, więc to jest jak najbardziej publiczne. Okej, idź tutaj, dzia! Jibun hitori de miru tsumori deshu! Watashi ga Greenheart-sama no private o hitori jime suru yona mane suru to demo omotteru no? Dobrze wiem, że to i tak zrobi. Sono rukotsuna douyou ga dou mitemo ayashii desu ga! Sonna koto nai wa yo! Toriaezu yomiagete! Czytajmy go głośno, jeszcze cudownie. Panie moje, by mi to chociaż dali, miałbym co porobić. Mógłbym przeczytać coś. Przepraszam, że teraz żartuję, ale jeśli dobrze rozumiem, to backlog w tym wypadku ma oznaczyć, że mój tyłek staje się za duży, tak? W sensie, że po prostu przytyła. W tym kontekście, wydaje mi się, że to jest jakieś takie nawiązanie typowo technologiczne do jakby tego, co czasem niektórzy piszą na blogach albo w pamiętnikach. Kino no wa... Kyo wa machi ni matta rikijo ni okuru kichiku megane tsundere setto no haizoubi desu wa... Hayaku todokkanai kashira... Co się tu odwala w ogóle? Kore te tasuka Otsumeito tte iu otome gei brando kara hatsubai sare teiru chou takai gutsu setto da yo ne? O... Demo tte... Sono mai no hi no wa... サーバーエラーで4メガミオンラインがまともに遊べませんでしたわ。ハマジ、補填はよう。Nie jestem ciekaw, dlaczego to jest nawiązanie. I can't play for Goddess Online. Dlaczego to może być nawiązanie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co było w tamtym okresie takiego, co miało problemy z serwerami na Xboxie. Zauważam, że to jest właśnie nawiązanie na Xboxa cały czas. Nie mam żadnego pojęcia, wybaczcie, naprawdę. Jakby mnie bardzo dużo minęło, jeśli chodzi o Xboxa, ja miałem grubo ponad 200 gier. Niestety, niechlubnie muszę przyznać, że konsolę miałem przerobioną, ale wtedy miałem, w momencie gdy ją dostałem, miałem 4 lata i nie wiedziałem po prostu o tym. I dopiero jakby ogarnąłem, że to wszystko nie jest, że tak powiem, oryginalne i legalne po 4 kolejnych latach. Przepraszam, po 5 kolejnych latach, gdy zacząłem użytkować komputer stacjonarny, chociaż i na komputerze stacjonarnym, jakby może inaczej powiem, to, że coś nie było oryginalne, nie oznaczało jeszcze dla mnie wtedy, że jest nielegalne, tak, bo jakby wtedy jeszcze się wywodzę z czasów, gdy może nie było już jeszcze, przepraszam, inaczej, nie wywodzę się może jeszcze z czasów, gdy były te wszystkie ruskie tłoki, gdy były okej, okay, za moich czasów jeszcze były co prawda dyskietki, ale już powoli wychodziły z mody. W ogóle mam całe pudełko zapakowanych dyskietek, jakby ktoś był zainteresowany, 3,5 cala bodajże. Tak, 3,5 calówki, czy jakie to... Ojej, zaraz zapomniałem. To nie były floppy diski na pewno, w każdym razie. Że te duże, takie jak... To nieważne, może nie będę się teraz skupiał na technikaliach. Do czego dążę? To, że ja jakby się urodziłem jeszcze za czasów, gdy targi growe, że tak powiem w cudzysłowie, i to nie mówię o targach growych w kontekście E3, tylko targi growe w kontekście jedziesz gdzieś i kupujesz sobie po prostu gry od pana, który je zgrał gdzieś tam, tak? To było jeszcze w miarę normalne wtedy w Polsce i jakby ja tego nie rozumiałem, bo byłem za młody, żeby zrozumieć, że ej, to jest nielegalne, tak? Czy ej, to jest piracenie. Teraz, aktualnie... Kiedy ostatni raz zdarzyło mi się spiracić grę?
O! To jest dobre pytanie. Ja po prostu od momentu, gdy jakby zacząłem troszkę bardziej dojrzale do tego podchodzić, nie spiraciłem gry ani razu. I ostatni raz wydaje mi się, że coś takiego miało miejsce... grubo ponad 5 lat temu? Tak mi się wydaje. Co nie oznacza, że oczywiście gdzieś tam... Okej. Była jedna gra, którą musiałem spiracić i były to Dark Souls. Dlaczego? Dlatego, że posiadałem wersję na Windows Live. Nie posiadałem już kodu, ponieważ grę musiałem oddać znajomemu. I z tego powodu musiałem jakby shitować przejście przez system Windows Live, który już nie istnieje. A nie mogłem, jako że nie miałem kodu, nie mogę sobie tego dodać na Steam, ponieważ z tego co wiem, wszystko co było z Windows Live można było sobie dodać z powrotem na Steam. Więc, tak, to bugger, którą rzeczywiście spiraciłem, aczkolwiek to było piractwo takie chyba w miarę legalne, jeśli miałbym tak patrzeć pod kątem jak się to nazywa, kątem prawniczym. W ogóle jest możliwość piracenia gier legalnie i to jest oficjalnie nazwane zrobieniem sobie kopii zapasowej gry, jeśli macie oczywiście oryginalną grę, na przykład jeśli wam się porysuje płyta, tak? To możecie sobie zrobić oficjalnie legalną kopię, jeśli macie płytę, tak? Jeśli macie kod do gry, który użyliście, a chcecie sobie na przykład zrobić backup ze względu na to, że, nie wiem, na przykład platforma dana upada, dajmy na to właśnie Windows Live, tak? Jest taka możliwość, z tego co wiem, i nie jest to nielegalne. Bo po prostu posiadacie dany produkt, tylko robicie sobie backup ze względu na przykład dane okoliczności. Dobra, nieważne, jakby na tym się nie skupiamy, lecimy dalej. Greenheart-sama, ty... ...jicuwa gamer dottanda, ne? Można... ...tokorode, Ai-chan, Hamaji, te nani? Może nam wytłumaczą, o co chodzi z tym Forgotten Online. Może wtedy ja też zrozumiem, do jakiej gry jest to nawiązanie. Jaki problem? Ej, ja naprawdę nie rozumiem, jaki jest problem z tym, że na przykład dana osoba gra w gry. Znaczy, nadal wiele osób ma podejście, że gry są dla dzieci, tak? Podczas gdy... Dobra, okej. Teraz ja mówię to grając w Neptunie. Super, cudownie. Ale uważam, że jakby gry są po prostu pewnym medium, jak książki i filmy. Są ludzie, którzy lubią chodzić na filmy animowane i są dorośli. Są ludzie, którzy lubią chodzić, lubią czytać sobie książki, które są bardziej dla nastolatek. Chciałem powiedzieć 50 twarzy Greya, ale sobie darowałem. Może zmieszać też nie będzie jeszcze teraz. Kappa, dobra, starczy, lecimy dalej, bo mnie zabiją po prostu wszyscy, którzy to oglądają. To plucie na te wszystkie tytuły. Możecie, lisou to gęzic no gapu ni jarareczatta? Sojo, kore wa kitto, shomin apiru suru tame ni kyokai no hito ga tsukutta peizi yo. O Jezu, też to uwielbiam, kiedy ludzie sobie próbują dopowiadać jakieś rzeczy, że tak, to musiało być względem na to, aby ta osoba wyglądała bardziej naturalnie. Znaczy, żeby brzmiała bardziej naturalnie, żeby jej obraz był bardziej naturalny. Troszkę z tego kisnę zawsze. Też chciałem dodać to, że wracając do tego, co chciałem powiedzieć ostatecznie. Nie rozumiem, jaki jest problem z tym, że na przykład władca czy jakiś polityk na przykład lubiłby sobie pograć w gry, tak? Ja tak naprawdę nie widzę w tym żadnego problemu. Chyba, że w Ameryce, bo tam twierdzą, że gry powodują agresję, tak? No, śmieszne. Dopiero teraz zauważam, że u mnie już jest północ. Super. Moi sąsiedzi mnie pewnie zabiją. Ale mi się przypomniała ta Japonka, która prowadziła, Games Award, tak? W pewnym momencie. Znaczy ona nie prowadziła, tylko była jedną z osób, która przedstawiała coś. Już nie pamiętam teraz dokładnie co. Ale po prostu to jest tak urocza osoba. Nie wiem, dlaczego mi się przypomniała akurat w tym momencie. Silver Platter to jest chyba srebrna zestawa, czy nie? Platter to jest srebrna taca. O Jezu, nie wiem, czy Platter to jest na pewno taca, nie jestem pewien. Bo plate to jest talerz, tak? Czyli Platter zakładam, że może być nie synonimiczny, tylko brzmiąco podobne. Czyli jakby próbuję z tego coś wywnioskować, ale mogę się mylić. Bywa kompa.
To co, kiedy się przesiadamy na kompa? Ojej, okej, ale to było słabe, lecimy dalej. I co, czyżby to było tyle? I teraz nam się odblokuje? Tak, odblokował nam się Linbox, czyli już mamy 3 na 5 tak naprawdę krain odblokowanych, tak? Bo jeszcze nam zostanie tej Whiteheart. A chwila, czegoś mi tutaj brakuje. Czekajcie, czemu są 4? Czyli... Nie, przecież są 4 bez jeszcze Avers, okej? Okay? Okej, okay, mój błąd, zawsze zapominam, że są Avers, tak? A nie jakaś piąta rzeczywiście... jakiś piąty element. Albo piąty wydawca, piąty twórca. No, moi drodzy, bo ja widzę, że też się zbliżamy już do 30 minut, a ostatnie odcinki były bardzo długie. Znaczy ostatnio parę odcinków wyszło w większości bardzo długich. Więc my sobie jeszcze tutaj sprawdzimy te wszystkie informacje i zakończymy się odcinek. Misuo. An assault of their spells. Certain weapons of destruction. Destroying giant weapons, pretty cliche event for merch anime. Mech anime, right? Misji dostaliśmy, okej. Okay. No, super. I jeszcze jest ramen... Connoisseur, tak, ramenu. As of recent, I have been interested in home-baked goods. I wonder how it would taste if we kneaded noodles into bread. Okej, okay. To tyle? Chyba na to by chodziło. O, a któż to? Arfuaru, ja tak będę go nazywał, Arfuaru Gal, bo zakładam, że tak mogliby go przeczytać. Nie mam pojęcia, jakby go normalnie, jakby normalnie miał tutaj to zaakcentować. You want this? You can't. Deal without one, can you? O co z tym chodzi? I still got 20 of these, so just keep it. Memory increase, okej. Okej, bardzo dużo ogólnie tych memory increase'ów dostajemy. Jest CPU block. I zobacz, no to jest ewidentnie blok Noiru, tak? I też tam było to napisane, to... Kurde, ej, czyżby tutaj jakby nie było to brane pod uwagę? Czy coś? Czy może one nie odkryły, że Noiru ma swój blok? Jest jeszcze Sertoichi. Ale za plan to summon stronger enemies. I'm not strong enough to face them. Jest jeszcze kot. The plan to change the items you can get in a dungeon, nie? Find out what you get in this, nie? No znowu to samo. Kot nam bardzo często daje to samo. Znaczy to samo i bardzo podobny albo identyczny wręcz. Identyczny wręcz dialogi. Kolejny event. I znowu kot. I will give you this, nie? You're going to be superstar with this, nie? Okej, okay, super. O, dostaliśmy jakąś główkę kota. Halo. Ja już chcę to sprawdzić. Dobrze, że nie wyekwipowałem za dużo rzeczy Noiru. A chociaż Noiru pewnie jak wróci, to będzie miała te wszystkie rzeczy z powrotem. Chwila, to nie tutaj, to było tutaj. Tutaj, hełm. Ej, on rzeczywiście jest lepszy. O Jezu, kocie łóżka, tak! O nie. Ja już czuję, że to będzie przeróbka z tego, czy coś. Pozdrawiam cię, Gromir. Ja wiem, że to wszystko sobie pewnie gdzieś zapisujesz w notatniku. Takie, co potem zrobić, tak? Lewka przeróbka potem będzie jakaś z takich głupich moich reakcji. Vestige of Darkness. I will give you this plan to a certain artifact. It is finally time for me to leap through time space. Wait, where are you going? I'm not done yet here. Jesteśmy plan do Time Bangle. Ja chcę sobie sprawdzić trochę tych planów, bo może coś możemy stworzyć. Ja wiem, że mamy w ogóle bardzo dużo rzeczy do stworzenia i z czym chciałbym sobie tutaj troszkę ogółem pogarnieć te rzeczy. Chciałbym tutaj potworzyć, tak? Tylko jest jeden problem. Żeby to zrobić, musiałbym dużo farmić, a jak już mówiłem, nie chcę się w to bawić, bo nie mam na to czasu. Oczywiście tutaj wszystko potworzymy, co możemy. Chyba już nic więcej się nie da. Co jeszcze tutaj mamy? Kurczę, chyba na nic nas nie będzie stać, co? Niestety, przynajmniej w kontekście itemów. W Bastard Sorcerer nie ma magical fragmentów. Kurde, no pofarmiłbym te rzeczy, pofarmiłbym naprawdę te rzeczy, żeby to potworzyć, bo wiecie, że lubię takie rzeczy robić, tak? Oczywiście wielu rzeczy potrzebujemy, nic z tego nie zrobimy, a w materiałach? Chyba też nic. Dobra, moi drodzy, w takim razie, ja w tym miejscu się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za uwagę, zostawcie suba, dajcie lajka, pędźcie Discorda, albo szkoda serdecznie tam zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest ci do rozwoju kanału. Widzę tutaj, bo mam Steam odpalonego na drugim monitorze wraz z OBS-em, że wyczyściliśmy teraz chapter drugi, nie wiem ile ich jest. Więc pewnie sobie to sprawdzę, znając życie. Albo nie, dobra, nie będę sprawdzał, bo nie chcę sobie psuć jakby imersji i zabawy z tej gry.
naprawdę chciałbym tutaj trochę pofarmić, trochę pobawić się właśnie w to tworzenie, żeby też zobaczyć więcej, żeby pooglądać sobie przeciwników, którzy będą w pozostałych lokacjach. Ale nie będzie to po prostu fajny gameplay w mojej opinii. Więc jakby staram się zostać jak najbliżej wizual novelki, a gdzieś tam ewentualnie, wiecie, żeby się przeplatała ta walka, bo ona sama w sobie też będzie nudna, jeśli będzie za długo trwała. Tak jak mówiłem, ja lubię, jeśli jest odcinek z wizual novelki, a potem trochę przeplatanki, żeby się tak właśnie jakoś mieszało ze sobą. Ponieważ po pierwsze, ja mam dużo mniej do gadania, a po drugie, ja się mogę dobrze bawić, bo naprawdę te dialogi są tutaj tak głupio cudowne. I lubię po prostu, jak te dziewczyny się wyzywają. No, to jest tak urocze i przyjemne. Nie wiem. Chyba jestem jakiś dziwny. Dobra, nie przedłużając, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia i na razie.